Czy znaliście do tej pory osobiście kogoś, kto był w Turkmenistanie? My z pewnością nie i pojechaliśmy do tego kraju z zamiarem przekonania się na własnej skórze, czy te wszystkie informacje znalezione w sieci są faktycznie prawdziwe. Kraj niemalże zamknięty na świat zewnętrzny, którym do niedawna rządził dziwny prezydent zwany Turkmenbaszą. Uważał się on za proroka równego Mahometowi i Jezusowi. Napisał nawet książkę, ekscentryczne dzieło absolutne, będące trochę autobiografią, trochę fantastyką i również poradnikiem żywieniowym dla obywateli. Nauczano jej treści już najmłodszych Turkmenów, ponieważ był to warunek, aby dostać się do raju. I jakby tego było mało, wódz zmienił nazwy miesięcy. Styczeń nazwał swoim imieniem, a reszcie miesięcy przydzielił imiona swoich krewnych. Dziś w kraju rządzi inny prezydent, który również ma ciekawe pomysły. Przykładowo, zakazał jazdy czarnymi samochodami, ponieważ przynosi to pecha. Nie tylko prezydenci mieli ciekawe teorie. Tamtejsi naukowcy głosili, że Amerykę odkryli właśnie Turkmeni, tak jak właśnie oni pierwsi zaczęli wytapiać kruszce i jeździć furmanką. Istnieje także druga strona medalu. Bogactwo w gaz ziemny. Każda osoba w Turkmenistanie otrzymuje kilkaset litrów paliwa lub gazu do wykorzystania. Po wyczerpaniu limitu litr benzyny kosztuje 0,20 dolara. Opłaty za media praktycznie również nie występują. To w dużym skrócie informacje, jakie możemy znaleźć na temat tego kraju. Zapraszamy Was na odcinek z Turkmenistanu, który będzie całkowicie obiektywnym materiałem. Mając świadomość trudności używania kamery wewnątrz kraju, postaramy się pokazać choć namiastkę tego, jak jest naprawdę w tym najbardziej tajemniczym państwie świata. If you film something on video and you put it on internet, you don't any negative thing about this country. Of course, okay? Yes, yes, yes. Understand that? Of course. If you write or show it, the full film that this you... This is not our intention, don't worry. Anything more we should know? You can show good things, good places, but no negative. Yes. No negative. Understand? No yes. Negative, no bad things about Turkmenistan. Okay. In internet. Can I ask you one more thing? Is there an internet here? Some people say there is internet, some people there is not, or not no, full. We have internet, we have Wi-Fi also here, but the speed of Wi-Fi is not so high. Every site are open or not? And applications? Not. Maybe you know I can use WhatsApp? Blocked. Blocked. Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat. Okay. Gmail? Gmail. Okay. No problem. Okay. Connections with Azerbaijani people and Turkish people? Azerbaijan, Kyrgyz, Turkmen, Uzbek, Kazakh, Turks in Turkey, Gagauz in Moldova. Gagauzia. And these seven nations are origin is one. Okay. Turkic tribes. Uh-huh. When it was better for people nowadays or Soviet Union in Turkmenistan? Live better. You're better? Now better? Now we live better than in Soviet Union. Wymieniamy teraz siano. Daliśmy im naszą kaskę, bo my nie możemy wymienić tego tutaj. My już powinniśmy tu przyjechać z walutą miejscową. Dla nas byłoby to problematyczne teraz wymienić kasę. Po prostu przywieźć tutaj obcą walutę i sobie wymieniać tak. Wymieniamy teraz o lepszym kursie. Na lekkim przypale. Osoby, które tutaj to robią, mają zasłonięte całe twarze, nie widać ich. Dobra, chyba siadło. $40 multiply 3.5, how much it will be? And you will see the difference. Okay. And how much you have on your hand now? We change $40, 3.5. Yes. How much it must be? 140. 140. And count how much here you have. No, ciekawe. 140 should be. But now it is magic. Magic happens. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 600, 700, 680, 690, 700, 710, 785. A ile powinno być? 140. Czyli zamiast 140 Big mamy 700.
I love Turkmenistan. Turkmenistan. Dotarliśmy do pierwszej atrakcji turystycznej, do której zabrał nas nasz przewodnik. Jest to forteca, która została zniszczona prawie w całości przez Rosjan za czasów cara Mikołaja. Tyle z niej zostało. Kazali nam tu przyjechać, więc oglądamy. No jesteśmy już na szczycie fortecy, o której mówił wam Konrad. Rozpościera się tutaj widok na całe miasto. Szczególnie w oczy rzuca się nowy meczet, taką złotą kupułą. Generalnie tutaj cała architektura jest troszeczkę taka świecąca. Króluje na głównych budynkach biały marmur i złote zdobienia. A poza tym reszta miasta, no to taka typowa osiedluwa, nie za bardzo zadbana. Jechaliśmy też taką reprezentatywną ulicą, może w przybitkach wam to też pokażemy. Także wszystkie te miejsca, które są tutaj w centrum, zaopiekowane przez zarząd, wyglądają cudownie, no a cała reszta już ma duży kontrast do tego. Tam w pałacu złotym i to dosłownie. Wszystko tutaj w takim stylu turkmeńskim, czyli na bogato, na cygańsko. Byliśmy się chwilkę odświeżyć w hotelu. No i teraz lecimy dalej w miasto, będziemy szli teraz coś zjeść. Później jakieś atrakcje tutaj, typu parki, typu jakieś inne budynki. Przewodnik nas poprowadzi, no i lecimy z koksem zwiedzać Turkmenbat. Jesteśmy w restauracji Turkmen Tagan, czyli turkmeńskie testowanie jedzenia. W wolnym tłumaczeniu testujemy lokalne przysmaki. Tutaj nam polecono. Świetnie to wygląda, świetnie smakuje, więc jeśli będziecie w Turkmenabacie, to przyjeżdżajcie do Turkmen Tagan. Myślałem, że to będzie podobne do takiego burka byrka, ale jest dużo bardziej aromatyczne. Dużo bardziej chrupiące, to nie jest aż tak podobne ciasto. Mega dobre. Zupinka. Sorgia. Bread. For example, bread. In local we call it naan. Naan. Uzbek also called naan. Turkish call it ekmek. No jestem, kochani, w szoku, co tu się wydarzyło. Zjedliśmy zupę, zjedliśmy drugie, zjedliśmy słodkie, deserek, wypiliśmy kawkę, piliśmy wodę i za wszystko wyszło od osoby 2,5 dolara. Więc jedziemy dalej według naszego programu, a program jest taki, że będziemy oglądać salę, gdzie urządza się wesela. Następnie pojedziemy w okolice takiej ogromnej jurty, która jest takim tradycyjnym domem tutejszych mieszkańców, gdzie mieszkali ileś lat temu, a później będziemy chcieli sobie zrobić jakąś pamiątkową foteczkę przy największej fladze Turkmenistanu w Turkmenabacie. Więc teraz pędzimy zobaczyć weselicho, znaczy gdzie urządzają wesela. Podobno jest mega tanio, tania energia, tanie wszystko, więc te wesela wychodzą o wiele, wiele taniej niż u nas. Także Polacy, gdybyście chcieli się hajtnąć, możecie urządzić imprezę w Turkmenabacie. To jest to miejsce, gdzie organizowane są imprezy weselne. To jest nie lada wydarzenie. Bierze tu udział właśnie przynajmniej 2000 osób. Bardzo dużo ludzi. Jest tu ogromna otoczka wokół tego wydarzenia. Trzeba kupić prezenty dla całej rodziny, jak chcemy sobie wziąć za żonę jakąś kobietę. Jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo, dużo wszystkiego związanego właśnie z takim weselem. Tak widać, że jest to wpisane w ich tradycje. Także są specjalne do tego takie właśnie gmachy, jak ten budynek, gdzie odbywają się wesela. Nie są to jakieś małe sale, czy też kameralne miejsca, jak u nas jest to coraz bardziej modne. To są po prostu na pełnym grubasie balety. Nie udało nam się niestety wejść do środka tej sali weselnej. No i tak czekając pod, zapytałem się naszego przewodnika, jak jest tutaj z otwarciem swojego biznesu w Turkmenistanie. Czy są jakieś problemy? Powiedział, że nie, że każdy może taki biznes sobie założyć. Zapytałem o to, ile podatku tutaj się płaci przy prowadzeniu działalności. Okazało się, że to jest, nie wiem dokładnie, ale maksymalnie 5%. Więc jak sobie to porównamy z podatkami u nas w Polsce, to jest naprawdę przepaść. Także tutaj dużo zostaje w kieszeni biznesmena. Czyli takie wolnorynkowe podejście. Nie powiedziałbym po tym kraju, że to może być aż tak.
raczej wszyscy mówią, że tu jest zamordyzm. Zapłaciliśmy $320 od osoby za tą całą obwózkę, przewózkę i tak dalej. I jak oni sobie to wymienią na te swoje manaty, po czarnorynkowym kursie, to mają razy 4 jeszcze na swoje. Zresztą człowieku na pół roku zarobił już dla nas. Słuchajcie, znajdujemy się teraz przed Białym Domem, ale to nie jest ten Biały Dom znany z Waszyngtonu. Jest to Biały Dom w Turkmenistanie, w kształcie takiego klasycznego domu turkmeńskiego, czyli taki namiocik. W środku znajduje się jakby hala, w której są różne występy, a na placu, w którym się znajdujemy, gromadzą się ludzie w razie jakichś ważnych wydarzeń tutaj właśnie w Turkmenistanie, w Turkmenbacie. Za budyneczkiem jest pałac, a po prawej stronie jest taki dom weselny, w którym jakby odbywają się wszystkie wesela tutaj. Tak jak Konrad powiedział wcześniej, jest tutaj to bardzo czczone i podnoszona ranga tego ślubu. Jest nawet specjalny urząd i specjalny budynek do tego stworzony. Za nami znajduje się stadion piłkarski, a po prawej stronie supermarket. No i też obok supermarketu budują się jakieś osiedla, więc infrastrukturka tutaj w tym miejscu całkiem fajnie wygląda. Chcieliśmy zobaczyć pięknie powiewającą flagę na tym wielkim maszcie, ale niestety wiatr ustał i jest cisza, także nie zobaczymy chyba teraz tej flagi. Oczywiście po lewej stronie spogląda na nas piękny wódz, którego tutaj twarz jest widoczna na każdym kroku w tym mieście. Musi pilnować porządku, musi pilnować tego, co tu się dzieje, więc cały czas spogląda na nas wszystkich. Znajdujemy się teraz w największym parku w tym mieście, w Turkmenabacie, który upamiętnia poległych mieszkańców Turkmenistanu. Wtedy jeszcze tego kraju nie było. Ci żołnierze walczyli w imieniu Związku Sowieckiego i wyjechało stąd 700 tysięcy osób. Z tego tylko wróciło 100 tysięcy, także był to pogrom właśnie Turkmenów i nawet mamy tutaj napis, który mówi o tym, że nic nie jest zapomniane z tego, co się wtedy wydarzyło, także upamiętnienie jest tutaj i pamiętają o wszystkich bohaterach, którzy walczyli o dobro tego narodu. Próbę wyjścia z klatki, czyli na własną rękę przejście przez ulicę do marketu, bo to jest duże wyzwanie tutaj. Zobaczymy. Jedyny sposób, żeby urwać tutaj ogon, to jest powiedzenie, że się idzie w kimę. Tak zrobiliśmy, powiedzieliśmy naszemu tutaj opiekunowi, że się idziemy przespać. On pojechał, zostawił nas na chwilę, więc teraz mamy moment, żeby się przejść w spokoju sami do sklepu, bo do tej pory nawet zrobienie zdjęcia w jakimś miejscu wiązało się z tym, że kolega za nami chodził i patrzył dokładnie, co fotografujemy, jak to robimy, co mówimy. Ludzi nie ma. Nie wiadomo, gdzie iść. Także chyba wracamy z powrotem. Trochę mnie to dziwi, co ten oprowadzacz tutaj mówi, że oni tacy są niby tutaj szczęśliwi, że im się tutaj tak podoba. Oczywiście nic nie jest czarno-białe i są tutaj duże plusy, na przykład niskie koszty życia, ale z drugiej strony mamy niskie też płace, więc z tego, co on mówi, no to są tacy szczęśliwi, ale tak naprawdę są nie do końca wolnymi ludźmi, bo nie mogą mówić tego, co chcą, nie mogą używać aplikacji, nawet jakichś tam komunikatorów. Więc jeżeli on się śmiał, że w Polsce coś jest nie tak, a później biegł za nami, że po prostu nie możemy robić fotki w którymś miejscu, no to jest troszkę takie pomieszanie z poplątaniem, no bo no sorry. To nie jest nasz typ podróżowania, żebyśmy chodzili z kimś za rękę, żeby nam pokazywał, na co możemy popatrzeć, a na co nie. Więc fajna ciekawostka być w takim miejscu, w które mało kto jeździ, ale nic poza tym chyba tak naprawdę, bo to nie jest to,
co byśmy chcieli robić na pewno. Iść ślepo za gościem, na jedzenie takie, jakie on chce, do tego parku, jakiego on chce. Także zawijamy się stąd jutro rano i jedziemy z powrotem do Uzbekistanu. Tylko co z kim można pogadać na razie, nie? No. Mogliśmy to wcześniej przyjść. Zobaczy, dowiadujemy się, że te wszystkie ograniczenia, jeśli chodzi o media społecznościowe, można sobie ominąć. Jakby też nie jest to super tajemnicą. Że radzą sobie tutaj, szukają wolności mieszkańcy Turkmenistanu. Jest im to utrudniane, ale jak się chce, to można pokombinować i już. Kochani, spotkaliśmy teraz nauczycielkę języka angielskiego ze szkoły turkmeńskiej, także idealnie się składa, trochę nam poopowiadała. Chciałaby również podróżować po Europie, ale no niestety dla niej nie jest to takie proste. Używa ona oczywiście wszystkich, czy oczywiście udało jej się przez VPN używać różnych komunikatorów, więc wie, co się dzieje na świecie. Jest taka w miarę na czasie, więc trochę inaczej przedstawia nam tutaj obraz wszystkiego. Ta dziewczyna, z którą rozmawiamy, tylko Konrad odpalił kamerę, od razu poszła gdzieś na boczek, unikała tego, żeby ją nagrywać, mimo że jak kamera jest wyłączona, to normalnie można z nią porozmawiać. Nie wiem, czy trochę boją się kamery przez to, jak tutaj zostali nauczeni. Nie wiem, ciężko powiedzieć, takie trochę dziwne zachowanie. Co ty myślisz? Że tak uciekają od kamery? Stranger Things. Nie chcą być pokazywani, czy co? Jakiś przypał faktycznie? Do you record my face or not? Oh, no, of course not. Can Don't I? Be afraid. Of course. Widzicie, najpierw pytałem się, czy można... czy można to ogarnąć z nagrywaniem. Bo niby można, ale jak pani zobaczyła, że to się dzieje naprawdę, to od razu spytała, czy to się dzieje, czy nie. Więc musimy trochę się tutaj kitrać. Od razu uciekła z wizji. Ciężka sprawa ogólnie. Niby spoko, ale nie spoko. Dziewczyny wzięły nasze telefony i próbują połączyć się z internetem. Żeby w ogóle to jest cała procedura tego, żeby mogły tutaj zadziałać media społecznościowe. Najpierw trzeba połączyć się z Wi-Fi, co nie jest takie proste w tym kraju. Później po połączeniu z Wi-Fi musimy pobrać aplikację specjalną do omijania prawa, które blokuje właśnie media społecznościowe. Później jeszcze muszą podać nam swoje hasła dostępu do tej aplikacji i dopiero później będziemy mogli sobie włączyć Facebooka i Instagram. No i ta procedura już trwa od jakiegoś czasu, więc walczymy. Bierzmy też pod uwagę to, że nasz język jest podobny do tego, który one znają też, żebyśmy nie wpadli gdzieś tam, wiesz. Tak. Mówmy naszym slangiem. Porozmawiałeś właśnie tutaj z kolegą z takiego pięknego rejonu Rosji, jak Tatarstan. I właśnie opowiadał tutaj, rozmawiając sobie o pokoju na świecie, o jego przekonaniach, o tym, jak jemu się żyje w takim kraju jak Rosja, jak wyglądają sankcje. No i generalnie tutaj pan nie do końca pochwala obecną władzę na Kremlu. I ma jakby... nadzieję na to, że niedługo będzie pokój na świecie i ludzie wrócą do wartości, które są zapisane w Koranie, no bo jest wyznawcą islamu. Także całkiem przyjemnie się rozmawiało tutaj przy herbatce. Ciekawe dla nas zdań. Pan jest z Kazania, my z Warszawy, a spotykamy się przy jednym stole w Turkmenabacie. Więc ciekawa historia. Świat jest mały, pamiętajcie. Ja tylko dodam to, co też na końcu on powiedział, że ludzie zazwyczaj są w 90 ponad procentach w porządku, tylko po prostu władza, która nimi kieruje, jest taka jest często i nie warto brać sobie do głowy tego wszystkiego, co mówią zewnątrz, tylko trzeba się przekonać z własnej skórze, jaka gościnność jest wśród ludzi na całym świecie. Czekamy na naszego przewodnika, żeby odstawił nas na granicę turkmeńsko-uzbecką. Przeprawiamy się przez nią i później szukamy transportu do miasta Buchara, w którym byliśmy, w Uzbekistanie, a następnie przy dobrych wiatrach, jeżeli zdążymy, chcemy dojechać do Samarkandy. To jest plan minimum na dzisiaj, a plan maksimum to przynieść jeszcze z Samarkandy jakąś taksówką na granicę z Tadżykistanem, tam przekroczyć granicę i dostać się do miasta Panjakent. No zobaczymy, jest to ambitne zadanie, przejechanie z Turkmenistanu do Tadżykistanu.
Zobaczymy, jest szansa na to, jeżeli wszystko się uda, to damy radę. Jeżeli będą jakieś problemy, no to na bieżąco będziemy nasz plan dopasowywać do sytuacji. Trzymajcie kciuki, żeby udało się dojechać do Tadżykistanu, a po drodze będziemy wam wszystko relacjonować, jak to wygląda. Witamy, udało się przekroczyć granicę. Jedziemy już jakąś taksówką dzieloną, 4 osoby, dlatego że wyjdzie to o wiele taniej niż jakbyśmy jechali we dwójkę oczywiście. Ja jeszcze tylko bym chciał powiedzieć o tym, jak wyglądało przejście przez granicę, przez tą zwariowaną granicę. Zeszło się znowu blisko 2 godziny ze wszystkim. Po drodze dokumenty, wiadomo, 100 tysięcy razy sprawdzanie paszportów, panie z kontrabandą, które cały czas nam się wtryniały w kolejkę, ale też trzeba przyznać, że jedna z nich pomogła nam z dokumentami. Proponowały nam panie przeniesienie kontrabandy za nie. Czy wiecie co, bo tam jest coś takiego, że ważony jest bagaż i one chcą tutaj pewnie coś sprzedawać, więc chciały nam coś podpiąć pod nas, żebyśmy im przenieśli przez tą granicę, ale inna pani, która nam pomagała, powiedziała, żeby tego nie robić, nie brać niczego. Absolutnie, nie możemy się dotykać tego nawet. Bo po prostu deportacja wtedy, że coś nielegalnego przenosimy przez granicę, więc atakowały nas mocno, żebyśmy coś im wzięli, ale twardo staliśmy na swoim. Jazda marszutką od checkpointu do checkpointu. Na każdym przystanku trzeba było zapłacić za przejazd. 100 tysięcy okienek, jakaś awantura po drodze z pogranicznikiem, jakiegoś tam Turkmena. Za dużo się działo, dużo emocji towarzyszyło nam przy tym przejściu przez granicę. Te marszutki, no to po prostu maszyny z lat 60., które ledwo co mogły odpalić. Facet tam na kilka razy odpalał w ogóle. Masakra jakaś w środku, stało masa ludzi, którzy nie mogli usiąść. Wokół nas walizki. To wszystko ledwo jakoś dojeżdża z miejsca na miejsce. Oczywiście kierowane przez żołnierzy, którzy tam wszystko. Jeszcze przypomniała mi się taka sytuacja, której nie powiedzieliśmy w sumie, która miała miejsce, gdy dojeżdżaliśmy do granicy jeszcze w Turkmenistanie. Konrad robił zdjęcie takiemu pomnikowi na rondzie i akurat chciał, że krawężnik, policjant stał przy drodze. Zobaczył, jak Konrad wystawia telefon przez okno, znaczy do okna, i szybko poszła informacja przez radio do kolejnego patrolu, żeby nas zatrzymali i skontrolowali, czy przypadkiem Konrad nie zrobił zdjęcia temu policjantowi. Zostaliśmy schaltowani z ulicy, Konrad musiał pokazać telefon. Nasz przewodnik miał minę nietęgą, bo uprzedzał nas, że może być z tego problem. Oczywiście Konrad robił to nieintencjonalnie, ale faktycznie trzeba uważać na umundurowanych tutaj, żeby ich nie nagrać, nie pokazać, bo może być z tego problem. A na koniec specjalnie dla was piosenka w wykonaniu aktualnego prezydenta Turkmenistanu Gurbanguly. Here is a poem in flowers and trees. Here is a music in mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All other beauties in Turkmenistan. Dilyatı coştum, bağdır osman. Bilind başı dağ değil, yürü asman. Gülleyen, güleşen, yedi diyarım. Aydın sağlar yurdu, can Turkmenistan. Turkmenistan, Turkmenistan. How is amazing the place I was at. Caspian waves and birds sing it down. Life is so wonderful in motherland. My spending and dazzling Turkmenistan. Sport Turkmenistan, güzel havada. İpek yolu uluyar, amul hazara. Sordum, sardım, bilet duvarı. Turkmenistan havada, baksın mekanı.